Jedną ze zmian wprowadzonych przez rząd w czerwonych strefach jest obligatoryjne uruchomienie zdalnego nauczania w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Od poniedziałku na ten model nauczania przechodzi Suwalska Uczelnia, ale też wszystkie szkoły średnie oraz zawodowe w całym mieście. Ten zwrot akcji zaskoczył i ratusz, i nauczycieli, ale nie tak bardzo jak wiosną. Przećwiczyliśmy to już podczas wiosennego lockdownu i tutaj trzeba przyznać, że zarówno dyrektorzy naszych suwalskich szkół ponadpodstawowych, jak i nauczyciele są do tego przygotowani. Odbyła się dzisiaj specjalna wideokonferencja prezydenta Suwałk ze wszystkimi dyrektorami suwalskich szkół ponadpodstawowych i każdy z dyrektorów potwierdził, że nauczyciele są przygotowani, każdy nauczyciel będzie prowadził zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym z terenu szkół, także każdy będzie przychodził fizycznie do budynku szkoły i po prostu z pustej klasy ze swojej pracowni będzie prowadził z uczniami lekcje poprzez specjalną platformę edukacyjną, która już dawno została wdrożona. Zatem w ten sposób będzie wyglądała nauka w szkołach. Suwalski samorząd dołożył naprawdę wiele starań, by przygotować się do drugiej fali epidemii w szkołach. Zakupiono dużo sprzętu, którym doposażono placówki oświatowe i tym razem okres zdalnej nauki powinien przebiegać bez większych perturbacji. Nauczyciele mają już wystarczające doświadczenie i dostęp do narzędzi potrzebnych im do realizacji zajęć. Jednak nie wszystko da się zrealizować na odległość. Problem pojawia się tylko i wyłącznie w przypadku szkół zawodowych. Tutaj mówimy o tym, że te przedmioty ogólnokształcące mają się odbywać w formie zdalnej, natomiast przepis mówi o tym, że zajęcia praktyczne mogą odbywać się bezpośrednio poprzez obecność klasy i danego wychowawcy, czy też nauczyciela. Zatem tutaj niestety, ale dyrektorzy szkół i nauczyciele w takich szkołach jak Zespół Szkół Technicznych, czy też Zespół Szkół nr 6 widzą potrzeby zmiany planu lekcji, tak by na przykład dostosować go do potrzeb danej klasy, by w ciągu jednego dnia ta klasa miała tylko i wyłącznie nauczanie w formie zdalnej przedmiotów ogólnokształcących, natomiast jednego dnia nauczania w formie fizycznej, face to face, poprzez kontakt z nauczycielem w pracowniach technicznych. Jeśli zaś chodzi o szkoły podstawowe, tutaj zajęcia odbywają się normalnie, a w przypadku pojawienia się zakażeń wdrażany ma być doraźnie system hybrydowy.